Święty Biskupie, Czcigodny Księże Biskupie, Czcigodni Księża Dyrektorzy, Rektorzy, Profesorowie, Szanowni Państwo, zaproszeni goście według tytułów i godności, bardzo dziękuję za ten zaszczyt, że mogę wygłosić wykład inauguracyjny na inauguracji roku akademickiego jubileuszowej. Inauguracji jednocześnie jest to pierwsza inauguracja według nowej formuły afiliacji Instytutu do Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z datą dnia 14 września, święto podwyższenia Krzyża Świętego, kardynał prefekt Mendoza, prefekt Dykasterii Kultury i Edukacji, podpisał dokument o afiliacji Instytutu Teologicznego imienia świętego Józefa Bilczewskiego do Wydziału Teologii KUL. Dykasteria utworzyła w ten sposób mocą swojego autorytetu Instytut na prawie kościelnym. Do tej pory Instytut był utworzony na prawie diecezjalnym dekretem biskupa, arcybiskupa lwowskiego. Dziś jest na prawie, można powiedzieć, prawie papieskim. W dniu tej inauguracji za temat wybrałem powrót do biblijnej wizji człowieka. W psalmie 2, w wersecie 7 czytamy: Tyś mym synem, jam cię dziś zrodził. I jak postaram się udowodnić, kiedy właściwa jest relacja człowieka do swojego Stwórcy, wtedy wszystkie dziedziny życia są właściwie ukształtowane. I odwrotnie, jeżeli ta relacja nie jest właściwie ujęta, to we wszystkich dziedzinach życia dzieje się źle. Moją refleksję poprowadzę w kilku odsłonach. Najpierw parę słów o Bogu, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Potem o nienaruszalności życia od początku do naturalnej śmierci. A także dalej o dobrym włodarstwie człowieka na ziemi. O tym, że Pan Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. Wreszcie poruszymy także zagadnienie wojny i obrony, aby wszystko podsumować we wnioskach. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 1, wersety od 26 do 28 przedstawiają obraz stworzenia człowieka. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Z przeczytanego właśnie urywka z Księgi Rodzaju, opisującego boski akt stworzenia człowieka, wynikają określone konsekwencje. W antropologii ukształtowanej na podstawie przekazu biblijnego uznaje się cały świat za stworzenie Boże, a człowieka za wyposażonego pośród stworzenia w unikalną relację ze Stwórcą. Tylko człowiek bowiem został wyposażony w obraz Boży i podobieństwo do Stwórcy, co czyni go ontologicznie powiązanym ze swoim Stwórcą.
Z tego wynika między innymi świętość i nienaruszalność tego życia, które Bóg dał człowiekowi, i to od momentu jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przede wszystkim to Bóg jest dawcą życia. Człowiek nie był w stanie i nie jest w stanie sam sobie życia ofiarować. Jeżeli Bóg jest dawcą życia, a człowiek został powołany do istnienia z jego woli, czyli ani nie wziął sobie tego życia, ani nie jest sam źródłem swojego życia, lecz źródłem jego życia jest Pan Bóg, to znaczy, że życie jest darem Bożym. Co więcej, życie człowieka w jakiś sposób należy do Boga, ponieważ od Niego pochodzi. Z tego wyprowadzamy następne konsekwencje, mianowicie to, że życie człowieka jest absolutnie święte i nienaruszalne oraz że żaden człowiek nie może decydować o początku ani o końcu życia jakiegokolwiek człowieka włącznie z sobą samym. Z pochodzenia życia ludzkiego od Stwórcy bierze się nieusuwalna godność życia ludzkiego, która nie jest przez nikogo ani przez nic określana ani nadana, ale jest przyrodzona każdemu człowiekowi. Wynika ona bowiem z boskiego aktu stworzenia, którym Pan Bóg zawarł w człowieku swój obraz i swoje podobieństwo. Konsekwencją przyjęcia jako aksjomatu niezbywalnej godności ludzkiego życia oraz tego, że jest ono darem Bożym, jest konieczność udzielania życiu ludzkiemu absolutnej ochrony. Co za tym idzie, absolutnej ochronie musi podlegać sam akt poczęcia, w którym człowiek nie może w żaden sposób dokonywać jakichkolwiek manipulacji. Stąd też wykluczone są manipulacje genetyczne, łącznie z zapłodnieniem in vitro. Człowiek nie może decydować także o przedwczesnym zakończeniu ludzkiego życia, które znajduje się jeszcze pod sercem matki. Dlatego wykluczona jest zgoda na dokonanie aborcji z jakiegokolwiek powodu. Ta wizja świętości i nienaruszalności życia sprzeciwia się diametralnie poglądom wielu środowisk, które z zabijania nienarodzonych dzieci uczyniły przemysł. Kanadyjska aktywistka ruchów pro-life Mary Wagner spędziła wiele miesięcy w różnego rodzaju więzieniach, wielokrotnie skazywana za to tylko, że w klinikach aborcyjnych usiłowała rozmawiać z matkami zgłaszającymi się tam celem dokonania aborcji i wiele z nich odwiodła od tego postanowienia. Później skazywano Mary Wagner już za samo zjawienie się pod kliniką i rozdawanie ulotek albo kwiatów. Potem aresztowano już ją nawet wtedy, kiedy przebywała tam z nikim nie rozmawiając, nie mając żadnych ulotek ani książek czy kwiatów do wręczenia, a tylko swoją obecnością świadcząc na rzecz świętości każdego ludzkiego życia. Święta Matka Teresa z Kalkuty, odbierając w 1979 roku Nagrodę Nobla, wskazała na czynnik, który najbardziej dzisiaj przeszkadza pokojowi. To była pokojowa Nagroda Nobla. Tym czynnikiem, mówiła Matka Teresa, jest aborcja. Czuję, że dziś największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja, ponieważ to wojna bezpośrednia, to zabójstwo, to mord dokonany rękami matki. Wielu ludzi bardzo martwi się o dzieci z Indii, dzieci z Afryki, gdzie wiele ich umiera wskutek niedożywienia, głodu itd. Ale miliony dzieci umierają zabijane celowo z woli matek. Dlatego właśnie aborcja jest największym niszczycielem pokoju. Bo przecież jeśli matka może zabić własne dziecko, czymże jest dla mnie zabić ciebie, a dla ciebie zabić mnie? Nic już nie stoi nam na przeszkodzie.
Bo jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabić dziecko w łonie matki, to co powstrzyma mnie lub ciebie od tego, żeby się wzajemnie pozabijać? Skąd się wzięła taka łatwość zabijania nienarodzonych dzieci? Czyż nie pochodzi ona z odrzucenia Bożego ładu wyrażonego w stworzeniu człowieka? Podobnie absolutnej ochronie musi podlegać także życie ludzkie w czasie jego trwania, a wreszcie w schyłkowej fazie swojego istnienia. Żaden człowiek nie może zadecydować o skróceniu tego życia. Nawet nazywając to łagodnie z języka greckiego słodką, dobrą śmiercią, czyli eutanazją. W ostatnich dniach świat obiegła wiadomość z Belgii o nieudanej próbie przeprowadzenia eutanazji na kobiecie w jej własnym domu. Lekarz i pielęgniarki, chcąc zabić kobietę w majestacie prawa, podali jej śmiercionośną truciznę. Podali jej jednak za mało. Ponieważ trucizna nie zadziałała, wykonujący eutanazję udusili chorą pacjentkę poduszką. Dobre włodarstwo człowieka na ziemi. Z boskiego aktu stworzenia wynika także, że Pan Bóg powierzył człowiekowi włodarstwo całej ziemi i ustanowił go włodarzem ziemi niejako w swoim zastępstwie. W imieniu Pana Boga człowiek jako korona stworzenia, jako jedyny obdarzony duszą nieśmiertelną, bo jako jedyny obdarzony obrazem Bożym i podobieństwem do Stwórcy, jako jedyny ma też prawo w imieniu Pana Boga sprawować dobry zarząd Bożym stworzeniem. Z unikalnej w całym stworzeniu więzi łączącej człowieka z Bogiem, określającej wyjątkowość człowieka, wynika jego uprzywilejowana pozycja w porządku stworzenia. Z tekstu Księgi Rodzaju z rozdziału 1, wersety 26-30 wynika, że człowiek otrzymał jednocześnie odpowiedzialność za całe Boże stworzenie, czyli nakaz ochrony harmonii stworzenia i troski o jego rozwój. Harmonia Bożego stworzenia zaburzona przez grzech w sposób ostateczny zostanie przywrócona, gdy nastaną nowe niebiosa i nowa ziemia, gdy nadejdzie zbawienie określane tu jako nowe stworzenie. Człowiek jednak, przyjmując z ręki Pana Boga włodarstwo nad całym światem stworzonym, przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za ten stworzony świat, za całe środowisko naturalne, w którym Pan Bóg go umieścił, dając mu je do korzystania. Człowiek nie może być więc nielitościwym i opresyjnym władcą nad stworzeniem. Nie może bez opamiętania eksploatować zasobów ziemi, pogarszając środowisko naturalne i zostawiając następnym pokoleniom ziemię wyeksploatowaną i nie nadającą się już do życia. Przeciwnie, odpowiedzialne włodarstwo Bożym stworzeniem oznacza, że człowiek, który ma prawo do własnego rozwoju, jak również do rozwoju techniki będącej wytworem jego intelektu, ma zadbać o to, ażeby przekazać przyszłym pokoleniom świat w stanie niepogorszonym. To właśnie zawiera idea zrównoważonego rozwoju, który z jednej strony nie hamuje słusznych pragnień człowieka i jego dążeń, nie hamuje rozwoju techniki ani wiedzy i nie hamuje dążności człowieka do uczynienia tego świata bardziej doskonałym miejscem do życia. Z drugiej strony pozwala zachowywać wszystkie zasoby naturalne w takim stanie, aby następne pokolenia mogły także cieszyć się światem stworzonym jako dobrym miejscem do życia. Idea zrównoważonego rozwoju oznacza także nieprodukowanie większej ilości odpadów niż potrafimy zagospodarować i przetworzyć, a także nieprodukowanie większej ilości substancji toksycznych niż sama przyroda potrafi wchłonąć i zutylizować.
Powierzając człowiekowi opiekę nad stworzeniem, Pan Bóg oczekuje, że człowiek będzie dobrym włodarzem. Tej antropologii biblijnej zagrażają koncepcje redukcjonistyczne, sprowadzające świat stworzony do własności człowieka, którą ten może dowolnie wykorzystywać i niszczyć, a także leżące na przeciwległym krańcu teorie ekocentryczne i biocentryczne, sprowadzające człowieka do roli jednego z wielu równych sobie elementów ekosystemu, jeśli nie szkodnika tychże. Z idei dobrego włodarstwa światem stworzonym, do którego zobowiązany jest człowiek, wynika także, że dobrobyt, który wytwarza człowiek dla zaspokajania swych potrzeb życiowych, materialnych i duchowych, musi być udziałem wszystkich ludzi, a nie tylko nielicznej grupy uprzywilejowanej. Chociaż możliwe i dopuszczalne jest zróżnicowanie osobistej majętności w uzależnieniu od stopnia pracowitości i posiadanych kwalifikacji, to jednak całkowicie grzeszne i niezgodne z boskim aktem stworzenia jest przywłaszczanie sobie zasobów tej ziemi, naturalnych czy też wytworzonych w oparciu o zasoby naturalne, przez grono nielicznej klasy uprzywilejowanej. Przesadna akumulacja dóbr będąca wyrazem chciwości sprzeciwia się solidarności międzyludzkiej, która również wynika z boskiego aktu stworzenia. Pan Bóg bowiem dał tę ziemię w równy sposób każdemu człowiekowi, aby mógł korzystać z jej zasobów. Ogromne niesprawiedliwości dokonują się na świecie w oparciu o ideologię chciwości, niepohamowanej akumulacji dóbr, niepohamowanego dążenia do posiadania. Właściwą postawą jest zaspokajanie swoich potrzeb w sposób wystarczający. Ideologii chciwości chrześcijaństwo przeciwstawia ideę solidarności oraz wystarczalności. Każdy ma prawo zaspokoić swoje potrzeby w sposób wystarczający, nie powinny one jednak być w żaden sposób wygórowane. Z boskiego aktu stworzenia wynika także, że Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Wyprowadzamy z tego wniosek, że zróżnicowanie człowieka na kobietę i mężczyznę jest czymś zamierzonym przez Boga. Po pierwsze, zamierzeniem Bożym jest to, ażeby mężczyzna i kobieta, wzajemnie się dopełniając, tworzyli wspólnotę życia i miłości oraz powoływali do życia nowych ludzi, uczestnicząc tym samym w boskim akcie stworzenia człowieka. Po drugie, stworzeniu człowieka jako kobiety i mężczyzny oznacza, że takie rozróżnienie płciowe jest zamierzone przez Pana Boga. Błędem antropologicznym jest więc wobec tego ustalanie jakichkolwiek innych płci niż kobieta i mężczyzna. Nie tylko kłóci się to z podejściem empirycznym, biologicznym, ale także stanowi zaprzeczenie boskiego aktu stworzenia. Światowej sławy biolog Richard Dawkins, określający siebie jako ateista, ściągnął na siebie ogromną falę krytyki, gdy publicznie stwierdził, że nauki empiryczne, w tym biologia, znają tylko dwie płcie – męską i żeńską. Człowiek może być wobec tego albo kobietą, albo mężczyzną i nie ma innych opcji. Dawkins bronił swojej wypowiedzi J.K. Rowling, autorki sagi o Harrym Potterze, zastraszanej przez aktywistów transseksualnych, gdy sprzeciwiła się operacjom zmiany płci na życzenie. Rowling nie została w konsekwencji wpuszczona na galę organizowaną na cześć bohaterów jej książek tylko dlatego, że publicznie, krytycznie wypowiedziała się na temat roszczeń społeczności LGBTQ+.
z boskiego aktu stworzenia, w którym Pan Bóg zamierzył, aby kobieta i mężczyzna wzajemnie się dopełniali w akcie powołania nowego życia i tworzenia wspólnoty życia i miłości, wynika także, że pragnienie mężczyzny może być ukierunkowane wyłącznie do kobiety, a pragnienia kobiety mają się kierować wyłącznie w stronę mężczyzny. Stąd też homoseksualizm również stanowi zaprzeczenie boskiego aktu stworzenia. I wreszcie biblijna wizja człowieka odnosi się do zagadnienia, które od samego początku towarzyszy ludzkości, a więc do wojny. Bowiem z faktu świętości i nienaruszalności życia ludzkiego wynika również brak zgody na zabijanie drugiego człowieka. Zarówno na akt pojedynczego zabójstwa, a także na akt zwielokrotnionego zabójstwa, jak ma to niejednokrotnie miejsce w przypadku konfliktów zbrojnych i wojen. Nic nie może usprawiedliwiać agresji na drugiego człowieka, a także agresji na całe ludy czy narody w imię jakichkolwiek ideologicznych racji. Odrzucenie poszanowania i równości w sferze relacji pomiędzy narodami i państwami. Przyjęcie ideologii wyższości staje się źródłem agresji i wojny. Zbrodnicze ideologie, czy był to hitleryzm, czy komunizm, czy obecnie wprowadzany przez agresora ruski mir, czy też, jak nazwano go na Ukrainie, raszyzm, uznawały życie ludzkie uważanych za przeciwników jako niewarte kontynuowania. Agresja zbrojna i zabijanie ludzi w jej wyniku nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia. Katolicka nauka społeczna zna jednak pojęcie sprawiedliwej wojny i sprawiedliwego pokoju. Poszanowanie życia ludzkiego nie wyklucza słusznego prawa strony zaatakowanej do obrony, nawet jeżeli miałoby to wywołać po drugiej stronie skutek w postaci fizycznego usunięcia przeciwnika, który jest agresorem. Mamy tu do czynienia z zagadnieniem wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Jak mówił już na Soborze w Konstancji Paweł Włodkowicz, wojną sprawiedliwą jest wojna w obronie swojego życia i w obronie swojego miejsca zamieszkania, swojego narodu, swojej rodziny. W tej sytuacji także sprawiedliwe osiągnięcie pokoju będzie polegało na odzyskaniu tego, co zabrał agresor, a więc na odzyskaniu terytorium zagrabionego, na wyrównaniu krzywd, które ten agresor poczynił. Ale Paweł Włodkowicz już w XV wieku mówił także o duchu wojny. Wojna nie może być prowadzona z nienawiści, żądzy zemsty ani chciwości, a jedynie w imię miłości, sprawiedliwości i posłuszeństwa. Nawet więc prowadząc wojnę sprawiedliwą, trzeba się wystrzegać nienawiści oraz nie zadawać bez konieczności cierpienia i śmierci. Przejdźmy teraz do wniosków poprzedzających rozważań. Jak widać, przyjęcie albo nieprzyjęcie do wiadomości boskiego aktu stworzenia człowieka, o którym mówi Księga Rodzaju, jako jednego z podstawowych aksjomatów wyznaczających sposób naszego myślenia, określa nasz pogląd na życie człowieka oraz na jego rolę, jaką spełnia w otaczającym świecie i wreszcie na wszelkiego rodzaju interakcje pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, pomiędzy ludźmi między sobą. Dla ludzi wyznających wiarę chrześcijańską powinno być zagadnieniem absolutnie podstawowego znaczenia,
przyjęcie boskiego aktu stworzenia jako aksjomatu, wyznaczającego sposób ich myślenia i funkcjonowania, określającego i porządkującego całe ich życie. Czy natomiast ci, którzy nie wyznają wiary chrześcijańskiej, a także ci, którzy w żaden inny sposób nie wierzą w Boga jako Stwórcę Wszechświata i samego człowieka, mogliby także skorzystać na przyjęciu antropologii biblijnej, wyznaczającej tę unikalną relację pomiędzy Bogiem Stwórcą a człowiekiem stworzeniem? Pytanie to pozostaje otwarte. O ile bowiem nikt nikogo nie może zmusić do wiary religijnej, o tyle proponując ścieżkę uczciwego, intelektualnego dociekania, możemy zaproponować ludziom, także niewierzącym, przyjęcie konsekwencji wynikających z aktu stworzenia człowieka przez Boga jako systemu najlepiej porządkującego wzajemne odniesienia ludzi między sobą, a także całych społeczności ludzkich. System myślenia oparty o antropologię biblijną najlepiej porządkuje sposób życia i bycia na ziemi, dbałości o środowisko naturalne, zachowanie pokoju i równowagi pomiędzy społecznościami ludzkimi, wreszcie kreuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu każdemu człowiekowi w ramach jednego wielkiego układu społecznego zwanego ludzkością. Czy jednak trzeba wołać o powrót do antropologii biblijnej? Czy rzeczy, o których dzisiaj tutaj mówię, nie są rzeczami oczywistymi? Czy nie są to rzeczy, które dawno już przyjęliśmy i zaakceptowaliśmy, a tylko nie umiemy ich wykonać? Wydaje się, że w każdym pokoleniu, a w obecnych pokoleniach jeszcze mocniej, trzeba powtarzać i tłumaczyć tę jedyną i wyjątkową wartość wynikającą z ujętej biblijnej antropologii, unikalnej relacji pomiędzy Bogiem Stwórcą a człowiekiem jako stworzeniem, pomiędzy Panem Wszechświata a światem stworzonym, pomiędzy tym, który daje ziemię we władanie i tym, który ją otrzymuje powierzoną w dobry zarząd. Jak uczy historia, za każdym razem, kiedy człowiek uznał siebie panem tej ziemi, uznawał siebie również panem życia innych ludzi. Stąd brały się nieustanne wojny, stąd rodziły się wielkie i zbrodnicze jednocześnie idee komunizmu, hitleryzmu, a dzisiaj raszyzmu. Przyjęcie zależności człowieka stworzenia od Boga Stwórcy porządkuje nie tylko na poziomie globalnym relacje pomiędzy społecznościami ludzkimi, ale porządkuje także nasze relacje pomiędzy sobą jako jednostkami. Porządkuje także samo postrzeganie siebie w naszej indywidualnej płciowości jako kobiety i mężczyzny. Zabezpiecza nas także przed pogardą dla ludzkiego życia i przed jakimikolwiek atakami na świętość i na nienaruszalność tego życia. Jest to najgłębiej pojęty humanizm, jaki wynika wprost z tej ogromnej i niezbywalnej godności życia ludzkiego, która dlatego jest niezbywalna, że jest przyrodzona. A jest człowiekowi przyrodzona, ponieważ jest mu dana przez Boga Stwórcę. Jeżeli więc chcemy, aby życie człowieka na tej ziemi było dobre, szczęśliwe i sprawiedliwe, aby dobre, sprawiedliwe i pokojowe było odniesienie jednych społeczności ludzkich do drugich społeczności. Jeśli chcemy, aby człowiek mógł tworzyć z drugim człowiekiem szczęśliwą rodzinę, kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą. Jeżeli chcemy, aby życie na tej ziemi nie ulegało nieustannemu pogarszaniu poprzez degradację środowiska naturalnego.
jeżeli chcemy tę ziemię przekazać następnym pokoleniom w stanie niepogorszonym. Jeżeli chcemy harmonijnego i dobrego życia, w harmonii ze Stwórcą, w harmonii z drugim człowiekiem i w harmonii z przyrodą, powinniśmy za wszelką cenę dokonać powrotu do antropologii biblijnej. Jam Cię dziś zrodził, mówi Pan. Tyś moim synem. Uznajmy więc tę zależność i tę jedyną relację do Boga, która człowiekowi i całemu światu daje harmonię i szczęście. Bardzo dziękuję za uwagę.